Znajdujemy się w gabinecie przygotowania psychologicznego Trefla Gdańsk, które zostało przygotowane przy współpracy firmy Agat, KB Pomorze, jak i również Ania Holding. Ja z tymi partnerami wieloletnio spotykałem się przy takich akcjach jak treningi z Mariuszem Wlazłym organizowanych przez moją fundację. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby też nie wielkie zaangażowanie firmy JSK, która ufundowała nam meble i wyposażenie do naszego gabinetu. Wsparcie, jakie otrzymaliśmy od JSK-a, przekroczyło nasze oczekiwania. Nowoczesne meble, funkcjonalna aranżacja przestrzeni oraz wysoka jakość materiałów nie tylko zaspokajają nasze potrzeby codziennego funkcjonowania, natomiast również wpływają na atmosferę sprzyjającą rozwojowi i osiąganiu najlepszych wyników przez naszych siatkarzy. Przestrzeń jest niesamowita, mamy po pierwsze dużo miejsca, po drugie mamy jakby duże możliwości, no właśnie, jakby możemy jednocześnie mieć parę osób, które wykonują różne zadania. Możemy tutaj podłączyć zarówno i biofeedback, możemy podłączyć nasze czujki, czyli bawić się na światach reakcyjnych. Na bieżąco mogę także dostosowywać zadania do zawodników, a także podzielić się nawet książkami, no bo jakby w końcu nam się udało przywieźć całą naszą bibliotekę, więc naprawdę jakby jeżeli chodzi o możliwości, to jest ich tutaj bardzo dużo. Psycholog sportowy wspiera zawodnika w wykonywaniu jego działań sportowych w jak najlepszy sposób, ale oczywiście nie chodzi o to, że my wspieramy rozwój w rozumieniu, nie wiem, techniki, tudzież taktyki, tylko wspieramy te umiejętności mentalne, takie jak koncentracja, takie jak radzenie sobie w stresie, czyli szukamy różnych technik, które on może wykorzystać w trakcie startu, przed startem, czy w jakichś sytuacjach dla niego trudnych. Na początku sezonu mieliśmy taki okres przygotowawczy, mentalny, można tak powiedzieć, gdzie było trochę więcej warsztatów i prac grupowych, w których zawodnicy robili różne rzeczy razem. Można też powiedzieć, takie zabawy psychomotoryczne, w których wykonywali różne takie zadania, w których musieli się skupić jednocześnie, ale także znaleźć rozwiązanie komunikacyjne. Natomiast w ciągu sezonu, kiedy czasu jest mniej i kiedy tak naprawdę treningi oraz mecze dosyć mocno ograniczają nasze możliwości, umawiam się raczej indywidualnie i pracuję tak naprawdę z każdym w kompletnie inny sposób. Mamy też takie spotkania ze starszyzną, w których rozmawiamy o przyszłych meczach i w trakcie tych rozmów czasami też analizujemy różnego rodzaju scenariusze, które mogą się wydarzyć po to, żeby panowie nie byli zaskoczeni, ale też staramy się ich wesprzeć w tym, żeby oni, także będąc w szatni, widząc się ze swoimi kolegami jeszcze przed meczem, żeby budowali taką atmosferę meczową, która jest oczywiście wspierająca, a nie generuje u nich jeszcze wyższy poziom stresu.